Dogmas, dzień ósmy. Dzień dobry kochani, pierwsza kawa po powrocie, dzisiaj zaczynam późno, więc dzisiaj zrobię sobie białą kawkę, bo wiecie, teraz też chcę pić tą czarną kawę rano, żeby nie przerywać swojego postu. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, miałam turbo nieprzespaną noc, o czym opowiem wam za chwilę, ale najpierw kawa będzie mielona, bo taką się przyzwyczaiłam pić. Na razie odpuszczam ekspres, odpuszczam rozpuszczalną, będzie mielona z mleczkiem. Wyjęłam już tutaj ten swój kubek ze Starbucksa, a drugą kawę wypijemy w nim, bo chcę zobaczyć, jak zmienia kolor. W ogóle bardzo mi tutaj pasuje do tych choineczek. Także dzień dobry w kolejnym vlogmasie, vlogmas numer 8. Ja mam dzisiaj dwoje moich szkrabów ze sobą. Jest Leo, jest Nelcia, tak Leo? Będziemy cieszyć się sobą, będziemy nagrywać, ale to... Cześć, Nelcia mówi wszystkim cześć, ale to kochani za chwilkę, na razie kawa ja i le... jestem w domku. Tak, dzisiaj jesteście w domku, także dzisiaj będę... Tu jest nasz dom. No tu jest nasz dom. Dobra, słuchajcie, zaczynamy tego vlogmasa. Jest kawka, czy robi się kawka, są dzieciaki, odzywam się za jakiś czas. What he's thinking when he'd rather spend his Christmas all the day with someone else. I guess he's stuck thinking about me. A, słuchajcie, mam kapcie, ciasteczkową piżamę, a jeżeli chodzi o moje picie wody z cytryną, to trochę pestek mi to wpadło, ale piję od wczoraj, odkąd wróciłam, w tym fajnym, takim dużym, świątecznym kubasku. No dobrze, kochani, znalazłam chwilę, żeby się do was odezwać i słuchajcie, trochę sobie porozmawiamy. Wiecie, jak to jest, jak dwoje dzieci w domu. Już wam opowiadam, co się wydarzyło, dlaczego dzieciaki są ze mną dzisiaj w domu. Moi drodzy, mówiłam wam, że noc była nieprzespana, że noc była byle jaka. Słuchajcie, Nel skarżyła się wczoraj, że słabo się czuje, była taka lekko podziębiona, trochę kaszlała, zakatarzona, mówiła, że ją boli uszko i to wyglądało tak, że my z Krzyśkiem, wiecie, tak jak wam wczoraj mówiłam, spędzaliśmy razem wieczór, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, opowiadałam mu wszystko, jak było, itp. itd. No i słuchajcie, właśnie przyszła Nelcia, wyspana, bo wczoraj Krzysiek mówi, że dość wcześnie ją położył spać, więc ona przyszła po prostu w pół do drugiej, my, wiecie, późno chodzimy spać. Ona przyszła do nas po prostu o wpół do drugiej, wyspana, i jak mnie zobaczyła, to się tak zaczęła cieszyć, słuchajcie. Od razu dostała ode mnie tą wielką maskotkę. No i tak się skarżyła, że a to uszko ją boli, a to gardełko, a to trochę kaszlała. No więc słuchajcie, Nelcia wyspana. To nie ma spania, moi drodzy, więc nie spaliśmy w ogóle całą rodziną. Później przyszedł do naszego łóżka Leo, który też miał słabą noc przez to, że po prostu Nelcia trajkotała, rozmawiała, próbowałam, żeby zasnęła u siebie w pokoju, potem próbowałam, żebyśmy wszyscy razem zasnęli, no i niestety nocka cała na maksa, po prostu zarwana. Dzisiaj rano wstała taka... całkiem okej, okay. W ogóle już nie skarży się, nie kaszle, nie skarży się na ból uszka, wygląda spoko, ale stwierdziłam, że słuchajcie, nie ma co, robię dzisiaj dzieciakom wolne, dzisiaj spędziliśmy bardzo taki fajny, długi poranek, rozpakowałam prezenty, te, które przywiozłam dzieciakom, pobawiliśmy się, także stwierdziłam, że zostają obydwoje w domu i świętujemy mój przyjazd. No wiecie, ale tak naprawdę ta zarwana nocka, wszyscy nieprzytomni, więc stwierdziłam, że dobra, nie ma to tamto, dzieciaki zostają w domu. Także no tak, no nie tak miało być, nie tak miało być, mieliśmy się wszyscy wyspać, no ale słuchajcie, wiecie, jak to jest z dzieciaczkami. Także mówię, a dzisiaj pierwszy domowy vlogmas po powrocie, są dzieci, na szczęście oglądają teraz coś razem.
Także mogę się do Was odezwać. No i kochani, słuchajcie, mam na sobie kolczyki, te, które kupiłam w Nexcie, pokazywałam Wam, no i tak jak myślałam, są świetne. Naprawdę są świetne, takie inne, ja akurat takich nie miałam, więc bardzo, bardzo się cieszę, że je kupiłam. I tak, chciałam Wam pokazać jeszcze dwie świąteczne ozdoby, które kupiłam i których Wam nie zdążyłam pokazać, więc to. Otworzymy sobie też ten zapach i zaniosę go do łazienki. Dzisiaj miałam w planach klopsiki w sosie grzybowym i zaraz będę je robić. Dzisiaj miałam też w planach dalsze rozstawianie dekoracji i sprzątanie, aczkolwiek powiem Wam, że Krzysiek tak pięknie wysprzątnął mieszkanie, że wow, tak naprawdę dużo tutaj nie mam do zrobienia. No i chcemy ubrać tę choinkę. Mówiłam Wam, że brakuje mi trochę bombek. Dzisiaj jeszcze będziemy chcieli po południu, jeżeli nam się uda, ją załatwić jedną sprawę, więc pojedziemy wszyscy razem po prostu, bo po prostu no, wypadła taka rzecz, że muszę to teraz jak najszybciej załatwić, ale zobaczymy, czy zdążymy w ogóle, czy się wyrobimy. Wolałabym zrobić to dzisiaj, niż przekładać to na dzień jutrzejszy. No i chcemy ubrać choinkę wieczorem, bo już późno. Mówiłam Wam, że my choinkę zazwyczaj ubieramy właśnie pierwszy weekend grudnia, już tak najpóźniej do 6. Mamy 8, więc choinka. Może dokupię jeszcze jakieś bombki, a jak tych bombek po prostu nie dokupię dzisiaj, to dokupię je innego dnia i je po prostu dołożymy. Dobra, łazienkę jeszcze chcę też dzisiaj ogarnąć, więc otworzymy sobie od razu ten zapach. Pokazywałam Wam, kupiłam go w Poundlandzie. Bardzo ładnie pachnie cynamon i pomarańcze. No, czy może być ładniejszy zapach? No nie, ten zapach jest świetny. Dobra, w ogóle mam Wam tyle rzeczy do powiedzenia. Niby widzimy się codziennie, codziennie Wam mówię, ale wiecie, jak się jest na wyjeździe, to o innych rzeczach się mówi. Jak się jest w domu, to już o innych rzeczach się mówi. Na przykład zapomniałam o tym, że kalendarze adwentowe czekają i ja je po prostu otworzę i pokażę Wam od razu, co było w The Body Shopie, co było w biżuterii Sinsay i co było w Bourjois. Myślę, że wiecie, nie będę tutaj otwierać kalendarzy, bo to jest dość duży okienek, to jest chyba 3., 4., 5., 6., 7. i 8, więc otworzę i Wam pokażę. A jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy, to też zapomniałam Wam pokazać, moja mama kupiła Leosiowi taki kalendarz, no super, bardzo fajny, tutaj są codziennie jakieś tam inne fajne zadania, na przykład mamy 8 grudnia, 17 dni do świąt, przygotuj łańcuch na choinkę, zobaczcie, tutaj jest coś takiego jak pieczenie pierniczków, na każdy dzień inne zadanie, w sobotę możemy zrobić lukier do tych pierniczków, no naprawdę super sprawa, mamy też, mamy też karteczkę, aby napisać list do świętego Mikołaja, więc Leoś jeszcze ma taki kalendarz adwentowy, zapomniałam Wam o tym powiedzieć. Dobra, i już żeby nie przedłużać, pokazuję Wam dwie ozdoby, które kupiłam w Londynie, w sklepie The Range, tak, w The Range kupiłam takiego dziadka do orzechów. No zobaczcie, jaki on jest piękny, pastelowy, idealny, bardzo będzie mi pasował. On kosztował 2 chyba funty z kawałkiem, ale jest naprawdę śliczny, bardzo, bardzo mi się podoba. Także takiego dziadka do orzechów jeszcze kupiłam i na całe szczęście dojechał cały, zawinęłam go w swetry, także super. I w The Range kupiłam, tam mnóstwo w ogóle, jeżeli jesteście z UK, to mnóstwo ozdób świątecznych było w The Range. I kupiłam jeszcze za 6,99 taką choinkę. Tak mi się spodobała i patrzę, a ona, słuchajcie, się świeci. Już Wam zademonstruję. No teraz jest, teraz jest jasno, więc nie zobaczycie. Pokażę Wam na pewno, jak ona wygląda w ciemności, jak pięknie świeci. No super. I ona ma taki zimny, zimny kolor. Także to są jeszcze rzeczy, których Wam nie pokazywałam. Te dwie właśnie ozdoby, choineczka i taki dziadek do orzechów. Dobra, otwieram ten zapach. Nie ma to tamto. Otwieramy i stawiamy do łazienki. No i tak myślałam, że tak będzie, Nelcia usnęła, zasnęła sobie u nas w sypialni, także niech sobie kochana pośpi, no bo tak jak mówię, ciężka noc za nią, a będzie miała na pewno lepszy humor i więcej dzisiaj energii, po prostu wiecie, jak się prześpi. Oh my god, kochani, powiedzcie mi, czy wasze dzieci też tak uwielbiają płatki jak mój Leo, bo mój Leo to po prostu płatki mógłby jeść non-stop. Płatki z mlekiem to jest w ogóle życie. Żeby oni tak chętnie, wiecie, jedli drugie dania i żeby oni tak chętnie jedli wszystkie zupki. No płatki, płatki, płatki. Jadł już dzisiaj płatki i teraz mówi, mamo, zjadłbym coś. Więc mówię, Leosiu, co dobrego, bo zaraz robię klopsiki. Płatki. No, dajcie znać, czy wasze dzieci to też takie płatkożercy. Także zrobię mu te płatki, no niech chłopak będzie najedzony i zadowolony. My tu z Leosiem jeszcze jakieś matematyczne zadania sobie, wiecie, tak z główki. Leoś mnie pyta,
No, lubisz, nie? Zawsze mnie pyta, ile to 60 plus 60, ile to tam, nie wiem, 85 plus 86 i tak sobie tutaj zgadujemy. Słuchajcie, ze Florki też przyjechały, więc ja dzisiaj się zabieram, myślę, że za tą Spiced Plum i będę działała. Wleję do zlewu, wleję do WC, bo wiecie, że ze Flora to po prostu do wszystkiego. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night, all day. No i oczywiście grzybki mrożone, te, które zbieraliśmy w tym roku w lesie. No to będą pyszne klopsy w takim sosie grzybowym. Słuchajcie, pachnie na cały dom. I don't know what he want now, but I don't care. Yeah. Oh, oh, oh. U dzieci humory jak najbardziej dopisują. Ja założyłam na siebie tą taką kurteczkę. Ona jest z Zary, ma skórzane rękawy. Na to jeszcze założę płaszcz i lecimy, mam nadzieję, że szybko, sprawnie nam to pójdzie. Wracamy do domu i lecimy dalej z, słuchajcie, dekorowaniem. I mam nadzieję, że uda nam się tę choinkę dzisiaj ubrać. Bardzo, bardzo bym chciała. Kochani, wróciliśmy do domku, załatwiliśmy wszystko to, co mieliśmy załatwić, więc bardzo się cieszę. I jeszcze wskoczyliśmy na takie mini zakupki, gdzie? Do Stokrotki. Także zrobiliśmy małe spożywcze zakupy, może dwie czy trzy rzeczy wam pokażę, bo nie ma tam nic odkrywczego. Jest i on! Jestem! Jest i Krzysiek! Oczywiście. Bardzo chyba stęskniliście się za nim, co? Bo dawno Krzyśka nie było tutaj na kanale, myślę, że koło tygodnia, nie? Tak, aż tydzień? No, ojej, tak, to ja no, muszę często, trzy, ale nie było jak. Dni. No Boże, to tak, jest jakieś żółte światło, bo mamy lampeczki. Ano. No. Jest Krzysiek. Czy coś chciałeś powiedzieć w związku z tym, że jesteś na kanale, a dawno ci nie było? No, oczywiście muszę być częściej. Pozdrawiam wszystkich. I zaraz wam powiem, bo dostałem od Pauli takiego paja, którego kiedyś cały czas często jadłem w Anglii, w Londynie i w ogóle. Bardzo mi smakował, to była taka przekąska, Paula mi go przywiozła i po takim zapas czasie... Zapas ci przywiozłam, nie? Zapas w sumie, tak. I po takim czasie sobie go otworzę i zjem i powiem wam, czy smakuje nadal tak samo. Fajnie. Właśnie, wiesz, że o tym wczoraj powiedziałam we vlogu, ty no. Nie słyszałeś? Aha. Że właśnie robię Krzyśkowi niespodziankę i że dzisiaj pewnie spróbujesz i... Tak. Masz piękne gumki do ścierania, tak? Kucyki, piękne. Także Krzysiek zaraz spróbuje. No i jestem ciekawa, czy smakuje tak samo, więc to za chwilę. Czekam, bo muszę zadzwonić. Tak, Krzysiek idzie zadzwonić, a ja... Teraz mogę nagrywać, czy się mam wyłączyć? A ja będę robić... A ty pięknie malujesz, tak? I rysujesz. I ścierasz koniki, tak? Pięknie, brawo. Mamy nową Stokrotkę po trasie i tak jak mówię, sprawę załatwiłam, no to mówię, dobra, wiecie jak to jest, tak się wraca. Jedziemy na szybkie spożywcze zakupy. Trochę rzeczy kupiliśmy, to wam pokażę. Jutro mam w planie zrobienie czegoś w Thermomixie, coś co już dawno chciałam zrobić. Zrobię też jutro ciasteczka, później pewnie za jakieś kilka dni zabierzemy się za pierniczki. No i dziś ta choinka, słuchajcie, mam nadzieję, że się z nią uda. No i mówiłam wam, że brakuje mi bombek i zobaczcie, w Stokrotce dokupiłam bombki. Prezentują się tak, nie wiem, jedne były po 13,99, po 11,99, to chyba było po 5,99.
Nie wiem, nie pamiętam, kochani. Także tutaj mamy trzy takie złoto-białe skarpety. Wszystko mi się wydaje, że będzie ładnie wyglądało i stylowo pasowało. Wzięłam też dwa opakowania takich gwiazdek, ale gdzieś w gąszczu zakupów w torbach na dnie mam jeszcze jedno. I to są takie gwiazdki piękne, srebrne, brokatowe. No jak wiecie, ja uwielbiam złoto i srebro, uwielbiam takie połączenie. Tutaj jeszcze takie pociągi też pięknie wyglądają. No i wzięłam jeszcze tak srebrne, takie błyszczące i złote. I to tyle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i tak jak mówię, jeszcze w razie czego po prostu dokupię. Ale te mi się bardzo podobają. Ładnie się mienią. Także super. Ja teraz rozpakuję zakupy. Otworzę kalendarze adwentowe właśnie, bo miałam to zrobić dzisiaj. No a Krzysiek spróbuje paja i da wam znać, jak mu smakowało. Jeszcze zaraz zrobię kawkę, także sprawdzimy sobie kubeczek ze Starbucksa, jak wygląda, jak wlejemy tam ciepły płyn. No dobra, i to mniej więcej prezentuje się tak. Kto tutaj jest? Kto tutaj jest? Śnieżka? Jest Śnieżka, jest Lileczka. O, patrzcie, i tu są te gwiazdki jeszcze. Tu są zakupy i będziemy zbierać naklejki, bo są fajne naczynia żaroodporne. Także zobaczymy, przyjrzę się bliżej tej ofercie. A i patrzcie, jeszcze mam taką fajną, z dobrym nawet składem, krem z dyni ze śmietanką. To tak na przygryzkę będę mogła sobie zjeść. No i oczywiście mój ukochany serek z łososiem. I tutaj przyszła jeszcze myszka mini. Co pani by chciała, pani myszko? Chcę zobaczyć naklejki. Naklejki, dobra, ale to naklejki, wiesz co, takie zwykłe srebrne dla mamusi. Więc to nic, nic specjalnego. Dobra, zaraz pokażę. Patrzcie. Dobra. Prezentuje się to, no, powiedzmy, że tak jak się prezentuje. Cieknie mi ślinka i powiem wam tak. Zapach jest ten sam, piękny. Paula się pyta, gdzie mam talerz. Nie wytrzymam, więc próbujemy. Dobra, żebyś się nie oparzył tylko. Ale mówiłam wszystkim, że jadłeś praktycznie codziennie, co drugi dzień. To jest te nadzienie. Chicken mushroom czy te stek? Nie, to jest stek. Wow. Też chcesz spróbować? Dobrze, tylko uwaga, bo gorąco. I co? Co to jest? To jest taka... Jak to powiedzieć? Mięso w cieście, tak, mięso w cieście francuskim. Takie delikatne właśnie, o, jak francuskie. Ciekawe, czy w Polsce coś podobnego jest. Na pewno, no. Na pewno, no. Czyli... polecam i poszukam tego w Polsce, bo w sumie zapomniałem, a bardzo dobre. No to smacznego. Dzięki. No dobra, już food haulu wam nie będę pokazywać, bo trwałoby to długo. Pokazywałam wam właśnie krem z dyni, a Krzysiek wziął sobie taką zupę grzybową z makaronem. Także sprawdzimy, czy jest fajna i jeszcze z takich nowości. Dobrze, już ci wleję. Jeszcze z takich nowości wzięliśmy dwa takie soki pomarańczowe. Zobaczcie. No i chyba to wszystko, wiecie, takie podstawowe zakupy. Wzięłam też seler naciowy do jutrzejszego przepisu i do tej mojej sałatki. I majonez light też do tego pójdzie. Także czerwona cebulka, pier z kurczaka, ale to przy okazji najbliższych, kochani, vlogów. No zobaczcie, ten kubek to jakiś po prostu istny czad, no magic, zobaczcie, tutaj się dzieje magia, z zielonego zrobił się czerwony. Dobra, zaraz się do was odezwę, bo postawiłam sobie kubek, żeby w jedną rękę złapać aparat, w drugą kubek, ale nie wiem, czy to mi wyjdzie, bo jest dość gorąca kawa. No i zobaczcie, kubek prezentuje się naprawdę świetnie, no już pewnie przed chwilą widzieliście, ale ja się cieszę z małych rzeczy i naprawdę niesamowicie się jaram, że tak powiem, po młodzieżowemu tym kubkiem. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, też stałam przy kasie i był cały jednolity czerwony i na początku mówię, kurczę, ten taki zielony, może lepiej wezmę czerwony, ale potem jak zobaczyłam, że on zmienia kolor, dokładnie nie wiedziałam jak, myślałam, że gdzieś tak do połowy, no nie byłam pewna, zobaczcie, zmienił kolor na czerwony, także jak macie gdzieś koło siebie Starbucksa, Starbunia, to
to polecam bardzo, bardzo serdecznie, bo kubek jest naprawdę fajny, robi wrażenie i ja zawsze Wam mówię, że z takiego kubka też przyjemnie się po prostu pije. Dobra, więc jest kawusia, teraz zabieram się szybko, otworzę wszystkie kalendarze adwentowe, no a później już na sam wieczór misja choinka. A, i co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to jestem trochę w szoku, co dzisiaj zauważyłam, że w ogóle tutaj w naszej okolicy nie ma jeszcze światełek świątecznych na zewnątrz, na domach. Nie ma jeszcze świątecznego oświetlenia. No i trochę jestem w szoku, bo w tamtym roku, 2 lata temu, domy już się świeciły, wszędzie pełno światełek, jakieś ozdoby na zewnątrz, dużo, dużo wcześniej. Mamy 8 dzisiaj i nic. Także my będziemy pewnie w weekend podejmować to wyzwanie. No, ale dajcie znać, czy macie już ozdobiony dom na zewnątrz. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dużo ludzi też odpuszcza, bo uznaje, że jak nie ma śniegu, to nie ma po co robić światełek. No, ale słuchajcie, ja cały czas wierzę, że ten śnieg będzie, będzie, będzie. Na Podlasiu pięknie jest. Zresztą pokazywałam Wam w przebitkach. Jest dużo śniegu, jest biało, jest fajnie, także no my światełka na pewno na zewnątrz będziemy robić. Mam jeszcze renifera. Zobaczymy, co z tą choinką, bo mam plan właśnie, żeby jutro też trochę posprzątać i choinkę zanieść do biura. Zobaczyć, jak ta choinka będzie się, słuchajcie, w biurze prezentować, bo tutaj w sypialni ona mi nie za bardzo pasuje. Dzisiaj też miałam posprzątać, ale tu widzicie, dzieci. Potem wyszłam załatwić kilka spraw, zakupy. Teraz choinka, więc jutro też będę musiała troszeczkę rzeczy pozmieniać, powyjmować resztę dekoracji, ale mamy czas, kochani, na spokojnie. Jeszcze, słuchajcie, mamy dużo, dużo czasu, żeby to wszystko zrobić. Dobra, i przyniosłam moje kalendarz i powiem Wam, że Nelcia nie rozstaje się z tą myszką, nie rozstaje się z nią i w tym Rainbow Corn był taki mały koteczek jeszcze i też się z nim nie rozstaje, także super, fajny prezent, dzieciaki się cieszą, więc to najważniejsze. Przyszła moja mała pomocnica i tutaj pomaga mi wszystko otwierać, ona tak robi to powolutku. Pokaż. Tam jest coś. Co to może być? Uwaga, czy mama da jedną ręką radę? Ej, czekajcie, dobra. O Jezu, dobra, nie będziemy tak robić. Zaraz otworzę i Wam pokażę. Jest coś. No i kochani, w kalendarzu burżuła pod trójeczką była taka niebieska wodoodporna kredka. Pod czwóreczką była pomadka z tej serii Rouge Velvet, którą bardzo lubię. Później mamy taką kredeczkę, proszę bardzo, do brwi. Tutaj mamy puder sypki. Jest też ultra super, taka bardzo fajna maskara. I na końcu Nelcia znalazła liner, zobaczcie, taki liner. Więc to, słuchajcie, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jutro kolejny numerek sobie otworzymy. I zobaczcie, tutaj jak zwykle super w kalendarzu Sinsay. Jest też Nelcia, tak. Pomaga mamie, no. I idę spać. O, masz, idziesz spać. Słuchajcie. I stukam. No co ty? Słuchajcie, choinka pod trójeczką, ale te kolczyki ciastka to ja chyba sobie jutro założę. Pierścionek z reniferkiem, takie strojne choineczki. I potem 10 i 12. No dzisiaj 8 otworzyłyśmy, jeszcze nam zostaje jutro 9. Zobaczcie, do kolczyków naszyjnik i tutaj pod, to było pod 8, pod 7 był taki piękny zestaw. No i ostatni król kalendarzy, machasz do nas, ostatni król kalendarzy, tak The Body Shop. Otwieramy. Tak jest. Tak jest? Tak. Dobra, jest. Otwieramy. Bo słuchajcie, moja mała pomocnica wszystko sprawdza, wszystko dotyka. Także widzicie, jak mam fajnie. Pod trójeczką znalazłyśmy żel pod prysznic truskawkowy. Ja uwielbiam masła i żele z The Body Shop, także mamy truskawkę. Pod czwóreczką mamy taką szmatkę muślinową. Olej. Tak. To nie olej, to żel pod prysznic, wiesz? Ona mówi na to olej. Tutaj słuchajcie, pod piąteczką mamy taki rumiankowy balsam, masełko do zmywania. Cześć. Chyba makijażu. Cześć! Ja. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nagrywam, jestem. Też nagrywasz z mamą? Tak. Dobra, i zaraz Wam pokażę resztę. Zobaczcie, pod szósteczką mamy skrab do ciała, British Rose i to tak pięknie pachnie. Pod siódemką była maseczka z aloesem, a pod ósemką taka fajna myjka. Więc zobaczcie, no super, bardzo fajne, przydatne rzeczy. Christmas, a time for miracles wishing to
shadows, cold nights. Hearing the wind blows the snowflakes reminds me of something gone. Send me lights and angels. Christmas night.